Dobra, kochani, pierwsza noc za nami. Nie było w sumie źle, trochę zimno nad ranem. Teraz trochę żałuję, że wywaliłem swój bardzo dobry śpiwór marki X, że tak powiem, bo kryptoreklamy robić nie mogę. Wywaliłem go w Chinach i teraz mam taką po prostu śpiwór, który nie jest zbyt za ciepły, no ale co to na nas? Marcin? Tak, ja powiem, że w nocy nie było zimno, było wręcz ciepło. Nie spałem przykryty, spałem tylko w tych ciuchach, które mam teraz na sobie. Obudziłem się i byłem bardzo zdziwiony, gdyż namiot był cały mokry w środku. Wilgoć go podeszła, ale dałem radę jakoś. Jak widzicie, warunki są dosyć spartańskie, ale tak zawsze jest na każdym kempingu. Teraz pokażę wam kogoś, kto pomógł mi wczoraj rozbić namiot. Nie wiem dokładnie, co koleś robi, ale słuchajcie tutaj. Naprawdę dzisiaj bardzo ciężko pracuję z samego rana. Muszę przyznać, że naprawdę jest bardzo fajny. Bardzo fajny chłopak. Już wczoraj jak przyjechaliśmy, przyszedł do nas, od razu zaczął się wszystkim interesować, pomógł nam rozłożyć namiot. Dzisiaj rano było tak samo. I tak jak mówię, pracuję już z samego rana bardzo ciężko, nie tak jak dzieci w Europie. Chcesz zobaczyć siebie w telewizji? Możesz pomachać widzom Adventure Hunters TV. Solidarność. Solidarność, nie? Solidarność, pokój, wolność. To są wartości, które przestrzegają Nepalczycy. This is our restaurant. You can also sleep inside, but we decided to spend last night in our tents. Niestety poranna kawa w Himalajach nie smakuje tak samo dobrze jak w Europie, bo straszna lura. Fajny klimat tutaj jest, prawie jak w irlandzkim pubie. Kochani,
Popełniliśmy mały błąd w kalkulacji, w związku z czym nadrobiliśmy trochę drogi, znaleźliśmy się w miejscu, w którym produkuje się ser. Jest to ponad 3000 metrów nad poziom morza. Poczekaj, słucham. Gorącego mleka się napijemy. O, a mają gorące mleko? Jeżeli mają gorące mleko, to bierzemy. Wolę to zamiast kawy, jasne. Honey, it's your Polish Mount Everest on my leg. Still climbing. One of the biggest problems in the Himalayas, leeches. Patrz, ile ich tutaj jest. Pijawki, patrz. Patrz, poczekaj, bo ci ręka krwawi jak cholera, popatrz. Stary, patrz. Nie krwawisz. Nie można ocierać się o ten. Nie można się ocierać o krzaki. O kurde. Nie mam nic z tyłu, bo oglądajmy się. Zaraz, poczekaj. Dobra, na razie wyłączałem się. Musimy zobaczyć, czy mam pijawki na sobie. Namaste, hello! Thank you very much! Oh, look at yourself! You see? Do you see yourself? Hi! You see? Mommy! And your mommy also! Moment! Yeah. And even your goats. Your goats are also on the movie. Yeah, goats. You see? Dobra, poczekaj sekundę, świecę ci prosto na gębę. Dobra, coś widać? Coś widać, dobra, okej, jedziemy. No to proszę Państwa, właśnie przybyliśmy do jakiejś małej miejscowości, nawet nie miejscowości, jakaś wioska składająca się z trzech domków, gdzie postanowiliśmy robić swój obóz, gdyż zapadła noc i pada deszcz i złożyło się tak, że znaleźliśmy chatkę, która jest pomieszczeniem gospodarczym dla zwierząt, gdzie wokół jest pełno odchodów, ale mimo tego zdecydowaliśmy się tu zostać i pewien człowiek, który tędy przychodził, zażądał od nas 200 rupis za nocleg, na co się oczywiście nie zgodziliśmy, powstała kłótnia. No i gość sobie poszedł. Się okazało, że naszych znajomych, którzy z nami idą, również zażądał pieniędzy, ale też go zignorowali i też sobie poszedł. Reasumując, jesteśmy bardzo wkurzeni, bo przez całą naszą trasę wokół Azji zdarza nam się to co róż. Każdy za wszelką pomoc chce od nas pieniądze. Na końcu, wracając do tematu, rozłożyliśmy swoje namioty na zewnątrz i za kawałek trawnika, który nie należy do nikogo, bo to jest to trawnik umieszczony na szlaku, on chciał za to pieniądze. Zignorowaliśmy go oczywiście. Jesteśmy bardzo wkurzeni, bo to się dzieje co rusz. Dobra, teraz pokażę Wam, gdzie śpimy dzisiaj. Słuchajcie, chcielibyśmy Wam pokazać, gdzie śpimy dzisiaj. Może zrobimy to jutro rano. W każdym razie myśleliśmy, że Nepal będzie inny. Idąc po szlaku, wszyscy mówią namaste, namaste, czyli niech Bóg będzie z Tobą i tak dalej. Ale... jednak... Ale dodam coś jeszcze. Czekajcie, no, dawaj. To wszyscy ci śmieszni podróżnicy, którzy podróżują na lajcie z pełnymi portfelami, podróżują za pośrednictwem agencji, przyjeżdżają do Europy i mówią, jak to jest pięknie, wspaniale, wspaniali ludzie, uśmiechnięci, oni nam wszyscy mówią dzień dobry, wszyscy są tacy kochani. Gówno prawda, powiem Wam. Każdy chce od nas pieniądze. A my podróżujemy bardzo tanio, bo sami już tych pieniędzy nie mamy i to nas wkurza jeszcze bardziej. Taka sytuacja. I my, Europejczycy, staramy się im pomóc, wysyłać im pieniądze, jakieś charity shopy, jakieś charytatywne organizacje. A tutaj idąc, nikt ci nie pomoże. Ci właśnie ludzie, którym Europa pomaga. Oni chcą od ciebie za każdą pomoc, nawet taką beznadziejną, jak rozbicie namiotu sobie na szlaku, na trawniku, są za to pieniądze. I każdy taki jest.
może przyznać. Dokładnie. A to, że gadają, że jest pięknie w Nepalu, w Azji, Chiny, to wszystko takie ładne, piękne, to wszystko było ile. Kraje krajami, muszę przyznać, tak? Tak. Bo państwo, jako ziemia i tak dalej, tak, jest piękna. Ale tak. Ludzie są w Azji po prostu tak bez komentarza. Kochają tych Europejczyków. Tylko za ich pieniądze. Są dla nas pomocni. Kiedy wydajemy u nich pieniądze, kiedy idziemy do restauracji, zostawiamy tam parę stówek, to oni wtedy się turą, oni zdjęcia chcą z tobą robić. Oni się tak kochają, mówią, że Polska tak, wspaniały, piękny kraj, piękne kobiety, chociaż nawet nie wiedzą, gdzie Polska leży. Dokładnie, i tak samo jest to z dziećmi. To jest żałosne. Dzieci chcą zrobić sobie z tobą zdjęcie, ale oczywiście później pytają się, czy macie pieniądze, czy macie cukierki, czy macie to, tamto i owamto. Tak. Nie wiem, Azja to jest... Jesteśmy bardzo rozczarowani. Mamy dosyć tego kontynentu, naprawdę. Jednak dobrze, że wracamy wkrótce do domu. Tak, Europa to jest jednak Europa. No czaję bazę. No nic, słuchaj, mam nadzieję, że będzie w porządku, nie? Chyba tutaj pada. O jak dobrze. Ja ale chodzisz po mnie. Tylko słyszysz... Tylko ile razy jeszcze dzisiaj będzie padać? To jest dobre pytanie. Nie wiem, mamy tutaj taką lekką sytuację stresogenną z tego tytułu, że nie ponaciągaliśmy namiotów w ogóle śpiąc na tym zboczu, w związku z czym tropiki w namiotach zaczynają przeciekać, a nie przestaje padać. Oby nie było jakiegoś landslide czy coś w tym stylu, słuchajcie, bo naprawdę będzie pit. Ja już tutaj pływam i że mam pełno pająków i robactwa w środku. Marcin właśnie zakomunikował, że ma pełno pająków i robactwa w środku i właśnie odpływa z tego tytułu, że naciągnął namiot słabiej niż ja. Cóż, takie przygody tylko z Adventure Hunters, kochani. Tylko z Adventure Hunters. .com. Yeah. My to lubimy. Tak. Dzisiejszy dzień to była po prostu lekka masakra. Z tego tytułu, że najpierw ukradli Takasze, nie wiem jak to nawet powiedzieć, jego imię to Takashi, czyli Takashiemu, okulary, kiedy robiliśmy check-in na jednej z bramek, które są na szlaku. Później zaczęła się trauma z wydębieniem od policji zaświadczenia do Takashiego firmy ubezpieczeniowej, ponieważ miał drogie okulary. Chciał zaświadczenie uzyskać od policji. Ostatecznie je uzyskał, ale zajęło to naprawdę kupę czasu. Później z kolei poszliśmy w końcu na szlak. No i okazało się, że weszliśmy do fabryki sera. Zrobiliśmy przewyższenie ponad 1 km, słuchajcie, żeby tylko wylądować w fabryce sera, gdzie pan za kubek mleka z jaka oraz kawałek sera skasował nas, przynajmniej chciał skasować nas, $8. Co było naprawdę lekko niedorzeczne. Przed chwilą zresztą, przepraszam, Marcin dodaje $10. Później morderczy trekking przez naprawdę wiele godzin. Ostatecznie zastała nas noc, musieliśmy się rozbić tutaj, czyli na zboczu. Bardzo ciężko w Himalajach, jakiś płaski kawałek terenu, gdzie można byłoby postawić namiot. I tutaj również nie obyło się bez nerwów, ponieważ najpierw przypałętał się do nas jakiś chłopak, który mówi, że nie ma ojca, matki, jest głodny i chce pieniądze za rozbicie tych namiotów. I co więcej, przechodził tędy jakiś starszy facet, który również zakrzyczał od nas 200 rupii za rozbicie namiotów, co jest również chore. Ale tak jest, słuchajcie, kochani, w całej Azji. W związku z czym, jeżeli będziecie kiedyś mówić, że o, ktoś tam wróci, jest pięknie w ogóle w Azji, pięknie i tak dalej, jest cudownie. Tak, Azja to ładny kontynent, ale to kontynent beznadziejnych ludzi.